Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na premierze mojego filmu nowego. Wygląda to tak, że ten film, który teraz oglądacie razem ze mną, na żywo, nagrałam troszkę wcześniej i ustawiłam właśnie datę premiery na wspólną, tak żebyśmy mogli razem, wspólnie obejrzeć na żywo po raz pierwszy ten film. Właśnie po to, żeby nawiązać z Wami właśnie bezpośredni taki kontakt, żebyście mogli skontaktować się ze mną podczas oglądania filmu, napisać coś do mnie i ja będę mogła od razu to przeczytać i od razu odpisać. No dobrze, myślę, że właśnie chciałam zobaczyć, jak działa taka forma kontaktu z Wami i zachęcam Was serdecznie. Mam nadzieję, że ktoś, chociaż jedna osoba, zawita właśnie na premierze i obejrzy razem ze mną, będzie mogła skontaktować się ze mną. A dzisiaj nowości, zapowiadane nowości i zacznę od tej takiej największej rzeczy, jaką jest założenie sklepu na Etsy. I muszę Wam powiedzieć, że ja ogólnie rzecz biorąc zawsze miałam jakąś pracę, taką normalną pracę poza dzierganiem. Robiłam oczywiście też trochę na zamówienie. Jakiś taki dodatkowy zarobek miałam z dziergania. Robiłam kombinezony głównie dla takie newborn set. To już znacie te kombinezony z mojego kanału. Ja je robiłam na zamówienie, robiłam też sweterki, robiłam też rampersy, głównie dla maluszków. I później ze względu na to, że w pracy pracowałam właśnie dużo takiej samej, używając tych samych mięśni, to właśnie przez to przestałam robić pracę na zamówienie i później zaczęłam zajmować się w zasadzie tylko dla bliskich, na własne potrzeby dzierganie. Zwłaszcza duże projekty typu swetry, tego nie robiłam nigdy na zamówienie. Ale co innego w przypadku zabawek, zaczęłam robić coraz więcej zabawek na szydełku i za namową tak naprawdę mojej przyjaciółki, głównie ona mnie tak namawiała, że powinnam właśnie otworzyć ten sklep, że powinnam podzielić się tą pasją i zacząć sprzedawać swoje zabawki. No i tak się stało, za jej namową otworzyłam na próbę taki sklep i od razu Wam muszę powiedzieć, że czuję się taka zmotywowana i będę dorzucać nowe rzeczy. Mam nadzieję, że sklep oczywiście na Etsy to nie jest taka prosta sprawa, bo wiadomo, że najpierw się go zakłada, a później trzeba zadbać troszkę o promocję tego sklepu. Dlatego ja proszę Was o wsparcie i proszę Was, żebyście odwiedzili mój sklep. Za chwilę Wam pokażę dokładnie, jak na ten sklep wejść i zobaczyć, co ja tam sprzedaję. Ale oczywiście prowadzę dalej ten kanał i moi widzowie, ci, którzy korzystają z moich tutoriali i oglądają moje filmy, oczywiście zobaczą te wszystkie rzeczy na żywo. Ja nie zrezygnuję z nagrywania tych filmów, a wręcz będzie ich więcej i zaraz Wam też o tym powiem, bo szykuję też taką kolejną niespodziankę, ale jeszcze szybko wrócę do tego sklepu, więc jako, że osoby, które oglądają ten kanał, będą mogli też zobaczyć te zabawki, które inni zobaczą w sklepie na zdjęciach, Wy zobaczycie na żywo, ponieważ mam je tutaj ze sobą i za chwilę Wam pokażę. I jeszcze taka moja, zanim Wam pokażę, to taka moja rada dla wszystkich, którzy interesują się sprzedażą rękodzieła. Jest to nasza ciężka praca, jest to kupa czasu, które wkładamy i takiej miłości do tego, co robimy. Dlatego pamiętajcie, że nie możecie, musicie cenić tą swoją pracę, tą swoją pasję. To jest właśnie dlatego ja zdecydowałam się na sprzedaż na Etsy, ponieważ tam mają konto osoby, które są zainteresowane właśnie, które doceniają rękodzieło i które są zainteresowane właśnie rękodziełem i kupnem rękodzieła. Więc to nie jest tak, że, bo zaraz może ktoś powiedzieć, że moje ceny są dosyć wysokie. Tak, są wysokie i zgadzam się z tym, ale też osoby, które robią
zabawki na szydełku też wiedzą, ile to czasu, pracy i takiego poświęcenia i takiej takiego, jakby to ująć słowami, takiej właśnie naszej całej miłości do tej pasji właśnie wkładamy w każdą rzecz, którą robimy, więc jest ona na pewno dużo warta, dużo warta. I też ja Wam jeszcze powiem takie coś, że będzie mi szkoda też sprzedawać te rzeczy, które zrobię, bo ja się z nimi bardzo tak szybko zaprzyjaźniam. No dobra, to ja teraz Wam pokażę, jak to wygląda na moim sklepie, jak znaleźć ten sklep, jak wejść w ten sklep, co tam jest, więc zapraszam do takiego krótkiego filmiku, jak wejść do tego sklepu i jak zobaczyć rzeczy, które sprzedaję. Przechodzimy, zanim Wam pokażę te maskotki, przechodzimy do sklepu. Tak, już tutaj widzicie, jak wygląda mój sklep, ale zanim wchodzimy na główną stronę, strona etsy.com i tutaj w wyszukiwanie możecie wpisać nazwę mojego sklepu, czyli cute. Tutaj będą wyskakiwały różne takie domyślne, ale wpisujecie cute crochet Norway, tak jak tutaj teraz widzicie. Ja jeszcze w opisie filmu podam. No i wchodzimy na mój sklep, tak on wygląda. Poniżej macie właśnie produkty, które sprzedaję, zabawki, które sprzedaję, króliczki i różne rodzaje właśnie tych króliczków. I wejdziemy sobie w ten pierwszy króliczek. Tutaj zobaczcie, ja dodałam, można dodać aż 10 zdjęć i w niektórych przypadkach ja mam aż te 10 zdjęć. Możecie sobie obejrzeć, to są właśnie zdjęcia pokazane z różnych perspektyw. Też jak na wielkość prezentuje się zabawka, czyli właśnie trzymam w dłoni, żeby dla orientacji rozmiaru. I różne właśnie propozycje, między innymi też inne modele na tych zdjęciach. Dalej macie opis, jest cena w koronach norweskich. Tutaj możecie wybrać sobie opcję koloru, ale ja zawsze tam w opisie właśnie zachęcam do kontaktu przed zamówieniem, żeby się ze mną skontaktować. I tutaj macie item details. Możecie też tą stronę sobie w języku polskim otworzyć. I tu jest dokładny opis. Nie wiem, jak Google przetłumaczy ten opis, ale tu macie dokładnie opisane właśnie szczegółowo materiał, wysokość zabawki, właśnie dokładnie z czego jest zrobiona. Dobrze, i tam też możecie właśnie kontakt seller, czyli można napisać bezpośrednio do mnie, skontaktować się ze mną. Tu już jest druga pozycja, kolejny model króliczka z dłuższymi uszami tym razem. I też możecie właśnie, tutaj jest select a pattern, czyli wybierz wzór i tu macie te wszystkie te modele, trzy modele tego samego, tej samej wielkości. Tu jest model 1, model 2. Ten różowy właśnie z takim smoczkiem i model 3, ten szary króliczek. Oczywiście kolor jest dowolny, można sobie właśnie wejść w ten mój sklep i skontaktować się ze mną i wybrać kolor. Tu mam też takie króliczki zwykłe, bez ubranek. Tu właśnie zobaczcie tego słodziaszka, jak pięknie się prezentują. Tu już jest właśnie pokazane też wielkość. Dzidziuś trzyma zabawkę, więc jest pokazana wielkość też tej zabawki. Orientacyjna właśnie, jak to wygląda. No i dowolne kolorki. Tutaj też widać wielkość mniej więcej, kiedy trzymam właśnie w dłoniach. Ten rodzaj, ten model jest troszkę tańszy. Mniej pracy wymaga, bez ubranka. No i tak wyglądają. Na razie mam tylko tutaj 5 pozycji, tak to wygląda. Zapraszam do odwiedzania mojego sklepu. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że Wam się podoba ten mój sklep. Na razie nie ma tego dużo, ale ja zawsze też stawiam na jakość, nie na ilość, więc będzie przybywało. Właśnie jeżeli śledzicie mój Instagram, mój Facebook, to będziecie na bieżąco z nowymi wzorami. Czyli tak, na razie są tam króliczki, tak jak zauważyliście. No i jeden z tych króliczków wygląda właśnie tak, pokażę Wam na żywo. To są takie uszka półdługie. Jest to taki króliczek właśnie już w ubranku. Tak wygląda z bliska.
On ma tutaj taką kieszonkę. Ta kieszonka, on może włożyć rączkę, też to jest na zdjęciu właśnie, on może włożyć rączkę do tej kieszonki, bo ona jest prawdziwa. Więc tak wygląda na żywo ten króliczek. To jest taka wersja moja. I tak jak mówię, jeżeli będę robić dla kogoś właśnie... Aha, jeszcze ja nie powiedziałam dokładnie, o co chodzi z tym, że jest to taki tak zwany sklep robiony na zamówienie. Po prostu podałam taką przybliżony czas realizacji zamówienia, czyli osoba, która chce kupić zabawkę, zamawia ją u mnie, wybiera kolor, tak, i po prostu po wybraniu koloru może też wybrać, opcja jest taka dodatkowa, że mogę też wyszyć imię na zabawce bądź na łóżku na przykład, bądź na ubranku dziecka, dla którego będzie ta zabawka. No i po prostu nie mam gotowych takich, to znaczy ja mam gotowe, bo musiałam zrobić parę tych zabawek, żeby zobaczyć właśnie, żeby mieć te wzory wszystkie w domu, ale i spisać tak, bo na przykład ten króliczek to jest taki mój wzór, który sama sobie tam wykombinowałam i słuchajcie, właśnie o to w tym chodzi, że nie mam jakby namacanie takich tych zabawek, mam tylko wzory, ale jeżeli ktoś zamówi, to ja tą zabawkę dla tej osoby specjalnie będę robiła. I opis jest w języku angielskim, nie bez powodu, żeby dotrzeć też do większej liczby odbiorców, ale główne takie najważniejsze rzeczy, które powinniście wiedzieć, jeżeli będziecie zainteresowani kupnem takiej mojej maskotki, to jest to, że można ją prać w pralce w 40 stopniach bez wirowania, ma ona bezpieczne elementy, są to bezpieczne oczka, jest też możliwość zamówienia wyszycia takich oczek. Tutaj mam takiego króliczka z wyszytymi oczkami. To są tak zwane sleepy eyes, taki śpiący króliczek. Dobrze, w środku jest wypełnienie, które jest takie specjalne wypełnienie do poduszek, właśnie do zabawek amigurumi. I to wypełnienie jest bezpieczne dla alergików, co jest myślę bardzo ważne i również można je prać w 40 stopniach w pralce, nie wirować, nic się wtedy nie stanie. Po prostu wyjmiecie taką zabawkę, ona nadal będzie miała ten swój kształt, nie zbryli się, nic się z nim nie stanie. Mniej więcej takiej wielkości są te zabawki, również te zwykłe króliczki, takiej wielkości. One są troszkę mniejsze, ale przez to, że mają uszka takie postawione do góry, to są wyższe. Tak wyglądają. Jeszcze Wam pokażę parę wzorów od razu przy okazji. Tu jest też inna wersja takiego króliczka z długimi uszami. No, jego uszy są naprawdę, naprawdę długie. Tu mam jakiś paproszek. Zobaczcie, takie ma mega długie uszy i ma tutaj kokardkę. Dla porównania ten króliczek. To są takie jednej wielkości króliczki. Dodatkowo mam właśnie te króliczki do sprzedaży, takie jednokolorowe. One też są, one są przesłodkie, te króliczki. Popatrzcie, mam ich różne kolory, wykonałam. Więc te, które mam wykonane, już gotowe, one mogą spokojnie pójść już na sprzedaż, ale tak jak powiedziałam, na zamówienie będą robione. Jeszcze przy okazji pokażę Wam inne kolorki. Ja bardzo lubię takie pastelowe kolorki, dlatego też moje króliczki są właśnie takie pastelowe. O, miętowy kolorek, bardzo fajny, właśnie teraz taki modny jest, jeżeli chodzi do pokoju dziecięcego, taki modny kolorek jest miętowy dla chłopców. Mięta z białym albo z szarym, bardzo ładnie wygląda. No i wersja też dla dziewczynki, tak? Czyli takie króliczki, dodatkowo są, mogą być też króliczki w ubranku. To ubranko nie jest zdejmowane, jest od razu na króliczku. Ten ma też taką muchę, to jest taki elegancki króliczek. I króliczek w sukience z taką falbanką, który zobaczycie właśnie tam u mnie na sklepie. Ja nie mogę go Wam pokazać, bo on już pojechał w paczce dla mojej siostrzenicy. A o tej paczce ogólnie, jeżeli chcecie zobaczyć, co ja tam spakowałam dla niej, co kupiłam, bo bardzo się cieszyłam, że wreszcie paczki można nadawać do Polski, to zapraszam Was na film na tym moim drugim kanale Lifehouse Beauty, wreszcie pamiętam nazwę,
I tam właśnie zobaczycie sobie, jeżeli chcecie, możecie sobie zobaczyć, co ja tam spakowałam dla mojej siostrzenicy. Między innymi tego króliczka, tak. I takiego różowego właśnie, z tych większych, takiego różowego. On też jest tutaj, ta wersja, taki dzidziuś, króliczek dzidziuś ze smoczkiem. Też sobie tak wymyśliłam, tak mi przyszło na myśl. Dobra, i tak jak obiecałam, zdradzę taki nowy wzór tylko dla Was, tylko dla osób, które śledzą mój kanał. Będzie też taka oto owieczka. Owieczka, taka sympatyczna owieczka, popatrzcie. I już robię drugi wzór, gdzie będą spodenki, patrzcie, takie w paski, też do tej owieczki. Dobra, to tyle na temat mojego sklepu. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać w tym sklepie, odwiedzicie mój sklep, jeżeli chcecie zakupić zabawkę, skontaktujcie się ze mną, jeżeli macie jakiekolwiek pytania poprzez sklep bądź inne social media, które znacie. Aha, jeszcze czemu sklep mój nazywa się Cute Crochet Norway? Chciałam, żeby był Cute Crochet Boutique albo Shop, ale te nazwy były już zajęte, dlatego dodałam nazwę po prostu kraju, którym robię te króliczki, czyli Norwegia, bo tutaj mieszkam. A cute możemy przetłumaczyć jako takie urocze. Crochet to jest robienie na szydełku. Czyli, bo tak mi się wydaje, bo ja chcę właśnie robić takie urocze zabawki, takie właśnie dla dzieci, dla małych dzieci. No dobra, jeszcze chcę Wam powiedzieć, że naprawdę wkładam w nie dużo serca i staram się i przykładam wagę do takich szczegółów, żeby właśnie wypełnienie nie wystawało, żeby to wypełnienie było wystarczająco dużo. Rączki tych moich króliczków nie mają wypełnienia, możecie dowolnie właśnie się nimi bawić. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o reklamę mojego sklepu i właśnie podzielenie się z Wami tej nowości u mnie. Ale przechodzimy teraz do drugiej nowości. Zapraszam Was serdecznie. Słuchajcie, korzystając właśnie z tego, że nagrywam ten filmik, to jeszcze Wam tak na szybko wrzucę, jeżeli pamiętacie też ten sweter, który mieliście do wyboru, właśnie taką niespodziankę Wam zorganizowałam z okazji ilości wyświetleń na moim kanale i mogliście wybrać tutorial, który chcecie, żebym zrobiła i wybraliście, największa liczba głosów postawiła na sweter Greenwood, który w moim wykonaniu był ten niebieski sweter, który znajdziecie na kanale właśnie z opisu Dropsa. Ale jeszcze był do wyboru między innymi taki sweterek Little Red Nose, chyba się nazywał. Czerwony, świąteczny sweterek z reniferkami dla dziecka. I ja ten sweterek zrobiłam w międzyczasie. Naprawdę bardzo szybko się robi takie małe sweterki. Więc ja go zrobiłam w międzyczasie i korzystając, że nagrywam dzisiaj dla Was, to Wam właśnie pokażę ten sweterek, bo on już jest skończony. O, tak wygląda. To jest rozmiar półtora roku. No tak. 12-18 miesięcy. I tak on sobie tutaj się prezentuje. I dlatego, słuchajcie, ja ten sweterek będę robiła jeszcze raz. Jeszcze jeden taki sweterek będę robiła. Więc jeżeli macie ochotę, żebym nakręciła tutorial też, jak zrobić ten sweterek, zgodnie z tą instrukcją Dropsa, krok po kroku, to dajcie mi znać, na przykład teraz, jeżeli ktoś mnie ogląda i ma ochotę właśnie zrobić ze mną ten sweterek, bo będę robiła jeszcze raz. Ja tutaj zmieniłam tylko, jak zrobić te noski, robiąc to w prostszy sposób niż ten Drops podaje, to tylko tyle, a reszta to tak, jak w opisie tego w tym Dropsie. Jeżeli właśnie chcecie, to sobie cofnijcie do tego filmiku, gdzie mówiłam na temat, że sami wybieracie sobie, o czym będzie tutorial i tam podałam Wam, jak znaleźć na stronie Dropsa wzór i Wy musicie sobie go wydrukować, ja też sobie go wydrukuję i ja mam już wydrukowany. I jeżeli macie ochotę zrobić ze mną ten sweterek, no to zapraszam Was, dajcie mi znać po prostu, czy chcecie, żebym nagrała tutorial na ten sweterek. Dobra, a jeżeli chodzi jeszcze o nagrywanie filmów, to mam właśnie dla Was taką niespodziankę i to jest po części również na prośbę moich widzów, czy mogłabym nagrać takie filmy,
których będę pokazywała takie krótkie filmy instruktażowe, w którym pokażę, nauczę osoby totalnie początkujące robienia na drutach i robienia na szydełku. I teraz pewnie pomyślicie, że jest bardzo dużo już takich filmów na YouTube. Ej, owszem, zgadzam się, jest ich bardzo dużo, ale właśnie osoby, ja linkowałam osobom, które pytały mnie o te filmy, linkowałam inne youtuberki, które zajmują się właśnie takimi filmami, jak zrobić coś, pokazują, jak zacząć robić na drutach i na szydełku. I odpowiedzi takiej zwrotnej otrzymywałam od Was to, że po prostu owszem, są te filmy, ale chcielibyście, żebym ja to nagrała, bo lubicie właśnie sposób, w jaki tłumaczę, w jaki przekazuję swoją wiedzę, to czego sama się nauczyłam. Jest mi bardzo miło z tego powodu, że właśnie tak uważacie, że tłumaczę w sposób taki przystępny, łatwy do zrozumienia. Bardzo mnie to cieszy, dlatego podejmuję się tego oczywiście i powstanie seria takich filmów właśnie dla totalnie początkujących osób. Będę nagrywała, jak w ogóle zacząć robić na drutach i jak zacząć robić na szydełku. Jeżeli jest ktoś, kto właśnie teraz ogląda razem ze mną na żywo tą premierę, to też może mi dać znać, co chcecie. Najpierw na przykład, żebym zrobiła serię takich filmów, jak zacząć robić na drutach, czy serię filmów, jak zacząć robić na szydełku. Dobrze, i dzisiejszy film nie miał być jakiś super długi, to tak szybko tylko na wstępie. Jeżeli macie, tylko chciałam Wam właśnie powiedzieć o tych moich nowościach u mnie i bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w tej premierze razem ze mną. Jeżeli ktoś, mam nadzieję, że ktoś będzie. Jeżeli nie, no to nie, może następnym razem. O, mój pies już jest razem ze mną. Tak, mój kusiu. Bardziej jest tutaj razem ze mną. Jeżeli też właśnie macie ochotę dowiedzieć się trochę więcej o moim piesku, to zapraszam Was na ten drugi kanał. Tam nakręciłam film cały właśnie o Mikim, tak? I co jeszcze miałam wspomnieć? A, jeżeli ogólnie macie ochotę dowiedzieć się, bo teraz wszyscy mówią o wirusie, sytuacji, jak to wygląda. Jeżeli chcecie coś usłyszeć więcej na temat szkoły w Norwegii podczas właśnie tej całej pandemii, tej sytuacji, bo szkoły nam już otworzyli, to wszystkiego te takie rzeczy, jeżeli ciekawostki takie Was interesują, to też zapraszam Was na ten mój drugi kanał. Tam mówię więcej na ten temat i trochę tak więcej z mojego życia prywatnego. Możecie też bardziej tak poznać mnie troszkę od innej strony. Więc jeżeli macie chęć, zapraszam serdecznie do subskrypcji tego drugiego kanału. I dobra, strasznie się reklamuję dzisiaj, ale no ale chcę właśnie podzielić się z Wami tym, co mnie cieszy i tym właśnie się z Wami dzielę. No dobrze, kochani, dziękuję serdecznie jeszcze raz, pozdrawiam Was. Trzymajcie się cieplutko, dziergajcie, róbcie na drutach, dzielcie się swoją pasją z innymi i wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pa, pa!